Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Tymi słowami z wielką radością, uśmiechem na twarzy, miłością w sercu witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Uczynimy to, kochani, gorącymi oklaskami. A nasze pozdrowienia przesyłamy ze szczególnego miejsca, w którym dzisiaj chcemy pokłonić się Bożej Dziecinie. Jesteśmy w ośrodku Barka w Warmontowicach koło Strzelec Opolskich i pozwólcie, że w tym miejscu dla gospodarzy tych naszych dorocznych spotkań w Warmontowicach, księdzu Józefowi, tym wszystkim, którzy na co dzień współtworzą ten ośrodek Barka, podziękujemy gorącymi oklaskami. Tablica, która znajduje się przed drzwiami do stodoły, na niej znajdują się nazwy miejscowości, z których przybyliśmy. Jest ich naprawdę wiele, dlatego na 3-4 każdy wymienia swoją miejscowość, z której przybył na dzisiejsze nasze spotkanie. 3-4! Przybywamy z różnych miejscowości, ale każdy ma także swoje imię, dlatego chcemy poczuć się we wspólnocie, jako dzieci Boże, jako siostry i bracia, dlatego na 3-4 każdy jeszcze wypowie swoje imię, abyśmy się znali jak stare kobyły. 3-4! No i się rodzinnie zrobiło, całkiem miło i sympatycznie i o to chodzi, bo w tej wspólnocie będziemy chcieli dzisiaj przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia, która dokonuje się podczas każdej mszy świętej. Jest z nami Magda Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci, która przybyła ze swoją mamą Pelagią. Serdecznie Was, kochane, witamy. Brawa dla niej. Jesteśmy wspólnotą podwórkowych kół różańcowych dzieci. Odpowiadamy Matce Bożej, która w tak wielu sanktuariach świata prosi i tych większych, i tych mniejszych o jedno. Odmawiajcie codziennie różaniec. Widzimy, jak wiele jest niepokoju na świecie, jak wiele jest niepokoju w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach, często i w naszych sercach. Matka Boża daje nam jedyne, wspaniałe, niepowtarzalne lekarstwo, którym jest różaniec. My odpowiedzieliśmy na to wołanie Matki Bożej i tworząc wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci, co najmniej jeden dziesiątek, odmawiamy każdego dnia i tym samym chcemy pomóc Matce Bożej przemieniać to wszystko, co trudne, przemieniać ludzkie serca i przemieniać nasze rodziny. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dla mnie oczywiście to też ogromna radość, że co roku możemy rozpoczynać nasz szlak regionalnych spotkań podwórkowych kół różańcowych dzieci właśnie tutaj, w Warmontowicach, w tym wyjątkowym miejscu, radując się z narodzenia Pana Jezusa. I spotykamy się w nowym 2024 roku, bo to pierwsze nasze regionalne spotkanie. Dlatego
tym większa radość i wdzięczność Panu Bogu za to wszystko, co otrzymaliśmy od Niego w roku minionym, za wszystkie łaski, za Jego błogosławieństwo, za Jego obecność i działanie w naszym życiu, za to wszystko, co się wydarzyło, także we wspólnocie podwórkowych kół różańcowych dzieci. I szczególnie także chcemy Panu Bogu powierzać cały ten rok, który przed nami, prosząc o Jego błogosławieństwo, abyśmy doświadczali na co dzień tego, jak bardzo nas kocha, jak jest blisko nas, bo tam, gdzie jest Jego obecność, gdzie trwamy w Jego obecności, tam doświadczamy także pokoju, miłości, pomimo tego, że w naszym życiu są różne momenty i też nie wiemy, co nas czeka w tym roku, ale wiemy, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest blisko i że pragnie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji, że jest naszym pocieszeniem, naszym umocnieniem wtedy, kiedy przychodzi trud, kiedy przychodzi smutek, cierpienie. Ale On jest blisko i w Nim jest nasza moc, nasza siła, nasza nadzieja. I ten rok zawierzamy Maryi, naszej najukochańszej Matce, która szczególnie jest nam wszystkim bliska, wspólnocie podwórkowych kół różańcowych dzieci, bo chcemy odpowiadać na wezwanie Maryi, tak jak już ojciec Piotr mówił, odmawiając codziennie chociaż tę jedną dziesiątkę różańca świętego. 25 lat temu święty Jan Paweł II, kiedy pielgrzymował do Polski, został honorowym członkiem naszej wspólnoty. W czerwcu 1999 roku w Drohiczynie miałam tę wielką łaskę, że mogłam wręczyć Ojcu Świętemu księgę z kilkoma tysiącami nazwisk członków naszej wspólnoty, a także legitymację honorowego członka naszej wspólnoty. I Ojciec Święty pobłogosławił wtedy podwórkowe koła różańcowe dzieci. Tak bardzo ucieszył się z tej modlitwy dzieci i teraz mocno wierzymy, że On z nieba szczególnie stawia się za nami i szczególnie nam patronuje, bo przecież wiedział o naszej wspólnocie. Dlatego również chcemy jeszcze bardziej zacieśnić tę naszą więź duchową ze świętym Janem Pawłem II, który jest naszym patronem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa. Panie Jezu, dziś przychodzimy do Ciebie, tak jak pasterze, tak jak trzej królowie. Tobie się oddajemy, Tobie się powierzamy i przy Tobie chcemy trwać. Niech nasze serca i całe nasze życie zawsze należą do Ciebie. I chcemy żyć tylko i wyłącznie na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale nas prawo do swojego Pana. Amen.
Dzisiaj, siostry i bracia, stajemy przed największym prezentem, który Pan Bóg podarował każdej i każdemu z nas. W Jezusie Chrystusie, który rodzi się w Betlejem, Pan Bóg złożył definitywny, ostateczny pocałunek swojej miłości na kartach historii naszego życia, na kartach historii dziejów całego świata. Mędrcy, którzy udali się w daleką podróż, zobaczyli na firmamencie nieba piękną gwiazdę, która na tyle poruszyła ich serce, że pozostawili wszystko, kim byli, co mieli, i wyruszyli w daleką drogę. Wyruszyli do Betlejem. I jak czytamy na kartach dzisiejszej Ewangelii, gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Dary bardzo bogate, a zarazem bardzo symboliczne, bo oto w złocie objawia się królewskość Jezusa Chrystusa, bo oto w kadzidle objawia się boskość Jezusa Chrystusa, a w mirze odnajdujemy zapowiedź męki Pana Jezusa, bo mira znaczy gorzkość. Te dary złożyli przed Bożą dzieciną. Siostry i bracia, tę warmontowicką stodołę możemy nazwać sanktuarium. Sanktuarium Bożego Narodzenia. Sanktuaria to takie szczególne miejsca, które wybiera Pan Bóg, w których chce nam coś bardzo mocno i jasno powiedzieć. Tutaj w warmontowickim sanktuarium Bożego Narodzenia Pan Bóg najmocniej, jak tylko potrafi, chce nam powiedzieć o swojej miłości do każdego człowieka, do każdej i każdego z nas. Chce nam powiedzieć, że nawet jeżeli największych głupstw się dopuścimy w swoim życiu, że jeżeli nawet największe wojny będziemy z Panem Bogiem toczyć, On nas nigdy nie przekreśli. On nigdy nie wyrzuci nas ze swojej pamięci i ze swojego serca, bo jest Bogiem, który jest miłością. I w Bożej dziecinie, w kruchej postaci dziecka, raz jeszcze pokazał nam wielkość swojej miłości. Siostry i bracia, do Betlejem mędrców przyprowadziła gwiazda. Ale różne są betlejemskie gwiazdy na firmamencie nieba naszego życia. Na jednej z pielgrzymek na Jasnej Górze podeszła do mnie mama małego Jakuba i mówi: proszę ojca, czy mogę zająć chwilę? Czy mogę coś powiedzieć? I ja mówię: tak, bardzo proszę. Chciałam powiedzieć o swoim synu, Jakubie. Jakub nauczył mnie modlitwy różańcowej. Przecieram oczy, nie dowierzam, patrzę na mamę Jakuba i myślę sobie w sercu: jak to? Matka została nauczana modlitwy różańcowej przez swojego syna? I zaczyna opowieść. Kuba zapisał się w szkole do podwórkowego kółka różańcowego dzieci, zachęcony przez swoich kolegów i koleżanki. Z panią katechetką na dużej przerwie odmawiali zawsze dziesiątek różańca świętego. I kiedyś przyszedł ze szkoły do domu, zbliżał się wieczór i do swojej mamy mówi: mamo, odmów ze mną dziesiątek różańca, bo dzisiaj w szkole nie mieliśmy czasu tego zrobić. A mama mówi: Kuba, daj mi spokój. Zobacz, ile mama ma roboty. Musi jeszcze naczynia pozmywać po obiedzie i po kolacji, przygotować ciebie jutro do szkoły. Daj mi spokój. Nie mam czasu teraz, aby się z tobą pomodlić. Idź do pokoju i pomódl się sam. Kuba nie dawał za wygraną. Podwinął swoje rączki pod boczki i mówi do swojej mamy: mamo,
ale Twoim obowiązkiem, kiedy Ty jesteś moją mamą, jest się ze mną pomodlić. Mama Jakuba rzuciła wszystko, padła na kolana i zaczęła sobie przypominać modlitwę Zdrowaś Mario, klęcząc ze swoim synem, odpowiadała na wołanie Matki Bożej. Mały Jakub, który stał się gwiazdą betlejemską dla swojej mamy, zabłysnął na firmamencie nieba jej życia i doprowadził do tego, że ta mama po wielu, wielu latach swojego życia wzięła do swoich dłoni różaniec i zaczęła wraz ze swoim synem odmawiać modlitwę, o którą prosiła Matka Boża. A co powiedzieć o tej gwieździe, którą dzisiaj mogliśmy zaobserwować tutaj w Warmontowicach, kiedy podczas hymnu Chwała na Wysokości Bogu tutaj do ołtarza, do tego szczególnego miejsca podchodzi babcia ze swoimi wnukami. Jakżeż dzisiaj bardzo mocno próbuje się wyrwać duszę dzieciom i młodzieży. Jakże dzisiaj bardzo często próbuje się oderwać od Pana Boga, od Kościoła, dzieci i młodzież, mówiąc: szukajcie szczęścia gdzie indziej, Pan Bóg ani Kościół go wam nie da. Kochane babcie, kochani dziadkowie, kochani rodzice, to wy jesteście gwiazdami betlejemskimi na firmamencie życia waszych dzieci i wnucząt. Uczyńcie wszystko, aby świadectwo waszego życia, aby blask waszej gwiazdy był tak mocny i tak silny, aby dzieci i wnuki wyruszyły za blaskiem tej gwiazdy i doszły do Betlejem swojego życia, w którym spotkają Jezusa, któremu oddadzą pokłon. Siostry i bracia, na końcu każdej mszy świętej wsłuchujemy się w słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. To nie są słowa, które mówią, że coś się skończyło i na tydzień mamy z Kościołem spokój. Ale z tego miejsca mamy odejść z blaskiem obecności Jezusa Chrystusa, który daje się nam w Eucharystii. I to także i my mamy być betlejemskimi gwiazdami, gdziekolwiek jesteśmy i żyjemy, w naszych rodzinach, w naszych miejscowościach, w naszych szkołach, w naszych zakładach pracy, w naszych parafiach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. To my mocą świadectwa swojego życia, mocą blasku naszej codzienności mamy ludzi zanurzonych, skąpanych w ciemności grzechów, beznadziei, odartych z godności, przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, który jako jedyny jest w stanie usensownić nasze życie i ich życie. Prośmy zatem dzisiaj w tym sanktuarium Bożego Narodzenia, abyśmy potrafili pomimo różnego rodzaju trudności, niesprzyjających okoliczności życia, pomimo tego, że może będziemy wytykani palcami, będą o nas mówić, że jesteśmy ciemnogrodem, abyśmy pomimo wszystko potrafili z siebie wydobyć blask naszej miłości do Pana Jezusa. Nie złoto, nie mirra, nie kadzidło, ale dzisiaj niech nasze otwarte serca będą największym darem, który chcemy złożyć Bożej dziecinie. Amen.
anieli grają, które witają, pasterze śpiewają, wykrętach wykrętają, cuda, cuda ogłaszają. Na pewno było to spore wyróżnienie, kiedy nasz ksiądz poprosił nas o taką rolę, że tu już nasz 4-miesięczny Fabianek mógł z nami uczestniczyć w takiej przepięknej tu mszy i to w Boże Narodzenie i dzisiaj właśnie Wszechkróli. Nie? Dzieciątko rzeczywiście urodziło się w tej stodole i leży w takim żłóbku i to tak trochę żal się tego dziecka robi, jak leży w XXI wieku, a kiedyś tak rzeczywiście Pan Jezus się tak urodził w takich skromnych warunkach. Dzień dobry, przyjechałam z Piekar Śląskich, mam na imię Julia. Nazywam się Kamil, jestem z Gliwic. Klaudia. Emilka. A ty? Marysia. Marcin. Helenka Świelc. Helenka, skąd jesteś? Ze Zędowci. Nazywam się Marek. Jakie wrażenia po tym spotkaniu, jak ci się podobało? Msza była nawet fajna. Co najbardziej ci się podobało? Maria Józef Dzieciątko. Wszystko. Jak śpiewali kolędy. Dzwonienie dzwonkami. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach? Tak, bardzo. Dlaczego? Warto. Bo miła atmosfera jest. Bo byliśmy na słomie, siedzieliśmy i ogólnie było fajniej bardzo. No, różniło się miejsce, dużo ludzi było, no i klimat. Ja jestem Justyna. Także jak co roku jestem właśnie na tej mszy tutaj 6 stycznia i się bardzo cieszę. To jest zawsze taka inna msza, gdzie się tak bardziej to przeżywa. Jest taki klimat tego Betlejem i naprawdę bardzo się cieszę i wszystkim polecam tu przyjechać. Masz jakąś swoją ulubioną modlitwę? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Różaniec. Najbardziej lubię się modlić Ojcze Nasz. Szczególnie Zdrowaś Maryjo i Różaniec. To takie bliskie mojemu sercu modlitwy. Kogo chcecie pozdrowić? Moją mamę. Rodziców. Mamę i tatę. Moich rodziców i mojego brata. Mamę i tatę i rodzeństwo. Całą rodzinę i wszystkich. Moich rodziców, wszystkich znajomych, moich braci i chyba wszystkich, tak.